Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj drugie nasze spotkanie z Konradem Wallenrodem z i będziemy mieli do czynienia z opowieścią o tragizmie głównego bohatera. Koncepcja trangizmu nie powinna być już obca tym z was, którzy chodzą do klasy drugiej szkoły średniej i w tym momencie są już po całym kursie powiedzmy, że literatury antycznej a tam spotkaliście się na pewno z tragedią antyczną, taką jak na przykład Antygona albo król Edyp. Czym jest tragizm? Klasycznie rozumiany tragizm jest to nazwa sytuacji, w jakiej znajduje się bohater. Sytuacja ta jest wysoce niekomfortowa, dlatego że znajduje się on w rozkroku, w rozdarciu pomiędzy dwoma wielkimi wartościami, które w jednaki sposób. Na niego wpływają, kuszą go. Wybór jednej z wartości unicestwia automatycznie wartość drugą, wybór drugiej wartości unicestwia wartość pierwszą, a więc człowiek jest rozdarty wewnętrznie żeby jeszcze było mało tych niedobrych dla nas wiadomości, to taki rozdarty wewnętrznie człowiek nie może nie dokonać wyboru. To jest człowiek, którego okoliczności pchają do tego, żeby wybór musiał podjąć. Czas płynie nieubłaganie i w końcu trzeba o czymś się i w końcu trzeba na coś się zdecydować. Rozdarcie wewnętrzne bohatera z reguły kończy się dla niego źle, ponieważ wybierając jedną wartość, coś się tam zyskuje, ale traci się dużo więcej. Wybierając drugą wartość, tak samo coś tam się zyskuje, ale traci się dużo, dużo więcej. Na końcu czeka takiego tragicznego bohatera klęska, katastrofa, upadek. I z reguły nie jest tragedii antycznej. Ten upadek, ta finalna katastrofa nie jest tylko i wyłącznie winą bohatera. Bardzo często jest tak, że nad bohaterem wisi, jak, wisi jakieś fatum. Jak mamy. Mm... Pojęcie tragizmu zainstalowane w Konrada Wallenroda. Otóż, bohater również wpisuje się bardzo dobrze w tę oto niekoniecznie sympatyczną i taką komfortową sytuację wyboru. Konrad Wallenrod musi wybierać pomiędzy dwoma parami, dwie, dwiema parami, przepraszam, pomiędzy dwiema parami wartości, które są bardzo ważne dla świata polskich romantyków. Pierwsza wartość to jest oczywiście miłość, ta miłość czysta, miłość szlachetna, miłość dążąca do szczęścia, miłość, która o dziwo, po, gdy, sobie, gdy sobie pomyślimy o całym polskim romantyzmie, miłość, która o dziwo jest. Spełniona, jest szczęśliwa do pewnego momentu. Główny bohater powieści poetyckiej, Mickiewicza, jest przecież do pewnego momentu raczej szczęśliwym małżonkiem niejakiej Aldony, pięknej, e, litewskiej dziewczyny pochodzącej z. Takiego dosyć potężnego rodu i wszystko byłoby absolutnie tak, jak być powinno, gdyby nie wojna ze Zakonem Krzyżackim. A więc z jednej strony mamy miłość, czyli szczęście osobiste, spełnienie rodzinne, a z drugiej strony mamy powinności względem ojczyzny. I to też jest bardzo charakterystyczne dla nie tylko polskiego romantyzmu, ale w ogóle dla polskiego usposobienia, ponieważ. Tak zwana polskość bez przerwy ustawia nas opozycyjnie względem takich wartości jak szczęście osobiste i spełnienie na planie, tym takim niższym, drobniejszym, czyli na przykład na planie rodziny. A z drugiej strony mamy ojczyznę, mamy sprawę, sprawy publiczne, mamy wielką historię, na ołtarzu której powinniśmy jako Polacy złożyć swoje życie. W tym przypadku mamy podobnie. Konflikt wewnętrzny, to rozdarcie polega na tym, że. Konrad Wallenrod, jeszcze no nie jako Konrad Wallenrod, tak, tylko jako Walter Alf, jest kimś, kto chce, pragnie tego spełnienia osobistego, a z drugiej strony wie, że bez jego zaangażowania wojna z Zakonem Krzyżackim będzie bardzo, bardzo trudna, a tak naprawdę pewnie niemożliwa do wygrania. A więc mamy pierwsze rozdarcie wewnętrzne pomiędzy obowiązkami względem ojczyzny, a Obowiązkami względem samego siebie, najbliższej, kochanej osoby, rodziny, itd. itd. Drugi, drugi rodzaj rozdarcia wewnętrznego pojawia się w momencie, w którym mamy kwestię związaną ze sposobem walki, który wybrał Konrad Wallenrod. Z jednej strony mamy czasy średniowiecza, a więc żyjemy w tym wielkim, wspaniałym etosie kultury rycerskiej. Kultury rycerskiej, która w teorii, w tym takim szlachetnym założeniu, premiowała wojowników szlachetnych, honorowych, uczciwych, moralnych, stawiających dobro i etykę ponad. Kategorią zwycięstwa, tak? czyli lepiej byłoby przegrać w uczciwy sposób, niż osiągnąć jakikolwiek sukces w sposób niemoralny. A z drugiej strony mamy e, tę nie dającą się przecież wygłuszyć świadomość, że z przeważającymi siłami wroga można tylko i wyłącznie walczyć przy pomocy sprytu, taktyki. Kłamstwa, zdrady, kombinowania strategicznego myślenia, i tak dalej, i tak dalej. A więc Konrad Wallenroth stoi rozdarty pomiędzy tymi dwoma wartościami pomiędzy szczęściem osobistym a dobrem ojczyzny i pomiędzy uczciwym, honorowym praktykowaniem swojego rycerstwa, a nie dającym się przecież w uczciwy sposób prowadzić sposobem walki z zakonem krzyżackim a więc Konrad Wallenrod musi poświęcić takie wartości jak miłość prawda prawość czystość moralna po to żeby finalnie odnieść sukces Konrad Wallenrod bardzo ładnie się o nim mówi że jest człowiekiem rozdwojonym taki jest chyba los wszystkich Szpiegów wszystkich czasów, Konrad Valenort musiał najprawdopodobniej zabijać, dręczyć, um, organizować z sukcesami wyprawy przeciwko swoim rodakom, tylko i wyłącznie po to, żeby wsławić się okrucieństwem bezwzględnością i skutecznością w walce z Litwinami, czyli ze swoimi rodakami, i tylko i wyłącznie dzięki temu oto sposobowi będzie mógł Konrad Wallenrod marzyć o tym, żeby znaleźć się na samym wierzchołku tego, tej piramidy krzyżackiej, czyli będzie mógł stać się bardzo ważnym i w sumie, w sumie e, rządzącym całym zakonem. E, Mistrzem, tak? A więc Konrad Wallenrod żyje pod presją podwójności, którą w sobie nosi. Pielęgnuje w sobie pamięć, pielęgnuje w sobie e, cudowne wspomnienia o życiu, które musiał wyrzucić ze swojego, e, ze swojej biografii. E, a to wszystko sprawia, że. E, bardzo mocno cierpi z powodu wyborów, które dokonał. To cierpienie jest chyba najuczciwszą kwestią, którą Adam Mickiewicz nam wstawia. Do swojej powieści poetyckiej. Konrad Wallenrod nie wydaje się być bohaterem, który jest jednoznacznie przekonany o słuszności metod przez siebie obieranych. To jest osoba wahająca się, to jest osoba, która jest rozedrgana wewnętrznie, to jest osoba, która nie ma za. która przeczuwa, że jego wielki, bohaterski i wspaniały czyn będzie miał tak przerażającą cenę. Że on jako człowiek upadnie, zostanie zniszczony, zmiażdżony przez okoliczności i nie może wycofać się ze swojej śmiercionośnej misji. To życie w masce, w tym przypadku masce krzyżackiego rycerza, jest typowym motywem. Literatury romantycznej, pomyślmy sobie o zamaskowanym Jacku Soplicy, który pod postacią księdza Robaka usiłuje wzniecić powstanie na terenach, przez które być może przejdą wojska napoleońskie. Pomyślmy sobie o Kordianie, który również, w, również no, zacierając swoją tożsamość, próbuje zabić cara. Pomyślmy sobie o w tym przypadku Konradzie Walenrodzie, który pod przyłbicą Krzyżackiego rycerza niszczy nie tylko zakon krzyżacki, ale również niszczy samego siebie. Trzymajcie się, pozdrawiam, przypominam, jeżeli podobają się Wam moje niezgrabne materiały, możecie mnie wesprzeć, wchodząc na link, wchodząc na stronę, do której odeślę Was link spod tego filmu. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia usłyszenia.